Jeszcze tylko powiem, jak partnerki i partnerzy powinni, jaką postawę powinni przyjąć. Partnerki swoją prawą rękę mogą zwisać luźno, bądź też partnerki mogą złapać sobie prawą ręką za suknię. Partnerzy według tego, co... Oczywiście uważam, że Kędzierzyn jest bardzo dobrym miastem pod względem mojego kierunku ogólnie technicznego, tak? Ponieważ mamy tu wiele zakładów pracy, które składają się na przykład Joke i tak dalej, wszystkie fabryki, tak? Tam są potrzebni ludzie po technikum, z zawodem konkretnym, wykształceniem. Dlatego uważam, że tutaj nie będzie problemu o pracę. No właśnie szykujemy się na studia, tak? Bo studia otwierają nam drogę do lepszej pracy na cały świat generalnie. Warto, dlatego że jesteśmy po prostu bliżej domu, możemy zostać przy naszej rodzinie i poświęcić czas dla naszej pasji, tak? Chcemy studiować, później rozwijać firmę, nie firmę, etat, obojętnie co. To, co czujemy, to robimy po prostu. Jest jakiś kierunek, który nam się podoba, czujemy go, że będziemy go robić z pasją, no to jest najważniejsze. Działać dalej, tyle. Bardzo dobry pomysł, aczkolwiek mam nadzieję, że jeszcze Politechnika będzie rozwijać kierunki w Kędzierzynie-Koźlu, ponieważ brakuje nam niektórych kierunków, ale ogólnie jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ jesteśmy na miejscu i rozwijamy po prostu dalej siebie. Jesteśmy na miejscu, nie musimy kombinować z mieszkaniami i tak dalej. Tutaj, jeżeli otworzą jeszcze kierunki takie, no bo tutaj mamy teraz jak na razie chyba dwa kierunki. Jeżeli to rozszerzą, to jak najbardziej jest to bardzo dobre dla tych osób, które tutaj mieszkają. Komunikacja i myślę, że bardzo dobry krok to będzie. Życzę wszystkiego dobrego i w imieniu organizatora, którym jest Gazeta Wyborcza, ale też i Politechnika Opolska, która otworzyła wydział w naszym mieście, zapraszam maturzystów też do odwiedzenia Politechniki Opolskiej w Kędzierzynie-Koźlu. Gratuluję wyboru, że przyszliście dzisiaj na poloneza, no i jak życzę wszystkiego dobrego.